ale trzeba trafić. No, czy ta presja jest jeszcze przy piłce? Japończyk Akahoshi. Pytasz? No, ale nie udało się. Znów mur przeszkodził piłkarzom pogoni. Jeszcze klat dwoi się i troi na boisku, by coś zmienić. Jaka decyzja arbitra? Rzut karny! Rzut karny dla drużyny gospodarzy, proszę Państwa. No niesamowita sytuacja. Już upłynął w tym momencie ten doliczony czas gry, ale sędzia z całą pewnością pozwoli wykonać ten rzut karny. No mam tylko jedną wątpliwość, czy ten faul nastąpi w polu karnym, ale zaraz się o tym przekonamy na powtórce. Popatrzmy. No tak, na linii pola karnego, a więc w polu karnym. Decyzja arbitra całkowicie słuszna. No i ten mecz nie musi być przegrany przez Pogoń Szczecin. Ależ ważny moment. 96. minuta. No i Pytasz bierze odpowiedzialność na swoje barki. Do tej pory dla Pogoni w tym sezonie były podyktowane 3 rzuty karne. 2 z nich wykonywał Moskalewicz, tylko raz skutecznie. 3. 11 wykorzystał Piotr Pytasz. Czy będzie drugi rzut karny wykorzystany przez Pytasza w tym sezonie? Stadion zamarł. Bogusław wyparło i Piotr Pytasz. Pytasz! 1-1, a więc Pogoń nie przegra tego meczu. To już jest pewne. Zakończył zawody arbiter Paweł Raczkowski. No, wielkie emocje, nie mogą pogodzić się z tym, co się stało na boisku w tych ostatnich minutach. Piłkarze LKS-u podbiegli teraz dużą grupą do sędziego. No, presja wywierana na arbitrach. Wściekli piłkarze LKS-u. Żółta kartka jeszcze pokazana, nie wiem któremu piłkarzowi. To rezerwowy Kosecki. Teraz jeszcze żółtą kartkę otrzymał grający z numerem 29 Krzysztof Mączyński. No, muszą pogodzić się z tym wynikiem piłkarze LKS-u. Ale to jest nagroda dla Artura Płatka za walkę do końca. Śmiałe zmiany, 3 rezerwowych. Świetne wejście Marcina Klata. Lebedyński też zrobił swoje. Wszyscy rezerwowi no, wnieśli dużo do gry zespołu Pogoni, również Robert Kolendowicz. Ten rzut karny w ostatniej minucie zasłużony jak najbardziej. Ochroniarze teraz są przy arbitrach. No, bardzo nerwowe zakończenie tego meczu. Nie mogą pogodzić się z porażką piłkarze łódzkiego klubu sportowego, no bo ta strata gola jest dla nich porażką. W sumie lider wywozi z trudnego terenu w Szczecinie 1 punkt. W 96 minucie Piotr Pytasz odpowiada na pierwszą bramkę Dariusza Kusa zdobytą dla LKS-u w 61 minucie. No, końcówka tego meczu wynagrodziła nam w pełni tę pierwszą połowę, która była w tym meczu beznadziejna, ale emocje.